Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako Książę Legionów Niebieskich przybyłem, by przynieść wam Boże Słowo. Moje Legiony Niebieskie czekają w gotowości, by bronić dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. W tej chwili wezwanie do nawrócenia jest bezpośrednie i konieczne dla każdego człowieka, który jest coraz bardziej nieposłuszny i egoistyczny i odczłowieczony. Człowiek kopiuje jakąkolwiek wersję ideologiczną, przyjmuje diaboliczne rytuały, przystaje do demonicznych ideologii, które rozprzestrzeniają się w społeczeństwie, będąc marionetką w szponach zła i działając przeciwko naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi oraz naszej Królowej Matce. Wszechświat się porusza, następują wielkie zmiany i człowiek patrzy w górę, ale nie wzywając Bożej pomocy. Wszystko jest błahostką i grzechem. Demon jest ukazywany w ceremoniach i celebracjach ludzi, zapowiadając, że oddała mu się ludzkość. Jakże będziecie cierpieć za tak wielkie zniewagi? Jakże słaby jest człowiek i jakże łatwo zamieniacie chleb na kamienie? Ludzkość otrzymuje instrukcje, które na chwilę wywołują dezorientację. Mają one być spełnione w różnych aspektach życia codziennego. Wszystko się zmieni. Nic nie będzie takie samo. Dlatego właśnie nasza Królowa i Matka zaleca wam, żebyście byli bardziej duchowi i mniej światowi, ażeby rozeznawanie utrzymywało was z dala od złego. Ludu Boży, walka duchowa jest intensywna, jest silna i nie możecie ani nie wolno wam ustępować w żadnym aspekcie życia. Trwajcie mocni w wierze, bez chwiejności, należąc do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz do naszej Królowej i Matki. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, uważajcie, bądźcie czujni. Płyty tektoniczne zostały wprawione w ruch przez jądro ziemi, które się zmieniło, a nie powiedziano prawdy ludzkości, wystawionej na katastrofalne trzęsienia ziemi i tsunami. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, posuwają się naprzód zmiany wewnątrz Kościoła, zmiany, które dezorientują lud Boży, doprowadzając niektórych do porzucenia Kościoła z powodu utraty wiary, co wykorzystują sekciarze demona, wyprowadzając was na inne wody, które wywołują w was zamęt i nie należą do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, nawiedzajcie Najświętszy Sakrament, adorujcie Go i wynagradzajcie za całą ludzkość. Odmawiajcie różaniec święty sercem. Wzywajcie swoich aniołów stróżów. Proście o pomoc moją i moich legionów niebiańskich. Człowiek kontynuuje swoje życie w przyjemności, grzechu i nieuczciwości. Dlatego wydarzenia wezmą was z zaskoczenia i jako ludzkość nie będziecie w stanie wcześniej się przygotować z powodu tak licznych grzechów, które występują w nadobfitości. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa,
narzędzia zniszczenia, które posiada niedźwiedź, czyli Rosja, są nieznane przez wszystkie kraje i wezmą ludzkość z zaskoczenia. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Włochy. Będą cierpieć. Uderza w nie plaga komunizmu. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Wielki głód daje swoje znaki w różnych krajach. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Ognisty pierścień wokół Pacyfiku trzęsie się. Różne kraje wchodzą w wielki ucisk. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Przygotujcie się na wielkie ostrzeżenie. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się. Przeżyjcie ten wielki post w duchu i prawdzie. Umiłowani naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, to pokolenie cierpi i nie tylko cierpi, lecz jest aktywną częścią ukazania się Antychrysta. Lecz jednocześnie jest aktywną częścią nadejścia anioła pokoju, posłanego przez Przenajświętszą Trójcę i któremu towarzyszy nasza Królowa i Matka, aby dał wytchnienie dzieciom Bożym i żebyście nie osłabli w wierze. Cokolwiek nastąpi, nasz Król i Pan Jezus Chrystus jest ze swoimi dziećmi. Cokolwiek nastąpi, nasza Królowa i Matka jest ze swoimi dziećmi. Cokolwiek nastąpi, moje legiony was ochraniają. Cokolwiek nastąpi, święci i błogosławieni towarzyszą wam i was wspierają. Nie lękajcie się, gdyż nasza Królowa i Matka jest z dziećmi swojego boskiego Syna. Nie lękajcie się, jeśli wiara jest choćby wielkości ziarenka gorczycy. Ewangelia według świętego Mateusza 17:14-20. Nie jesteście pozbawieni opieki. Dom ojcowski was wspiera i wam towarzyszy. Jesteście umacniani przez Ducha Świętego. Oświetlam wam drogę i bronię was mym mieczem, święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, idziemy dalej w tym wielkim poście, słuchając z uwagą naglących wezwań i prowadzeni przez Pismo Święte. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach, o rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który go stworzył. List do Kolosan 3:4-10. 3 marca 2023 rok. Amen.